101,88. Uczestników, przede wszystkim tych mistrzostw na tym pięknie położonym, rzeczywiście naturalnie położonym stadionie. Mam nadzieję, że pogoda wszystkim dopisze. Wszystkim uczestnikom życzę, jeśli będzie, równego wiatru, celnego oka i pewnej ręki. Sędziowie, że w tej chwili rozgrywa się konkurencja numer 4, czyli jest to spinningowe. Sędziowie. Tak jak widać, jest 5 stanowisk. Tarcze znajdują się w różnej odległości. Sędziowie, 10, 12, 14, 16 i 18 metrów. Są dwie kolejki, rzutów, po dwa rzuty do każdej tarczy. Każdy jest wart 5 punktów, więc łącznie jest 100 punktów za konkurencję. Zawodnik numer 1 gotowy? Jest też ograniczenie czasowe. Zawodnik rzutnia numer 2 gotowy? Zazwyczaj nikt go nie przekracza. Zawodnik gotowy? I trzeba rzucić jak najwięcej. No stary, ale to najlepsze do rzucania. To są stare, 75 rok produkcji, ale ten kupiłem w tym roku, całkiem nowy. Leżał 35 lat. Rzuca sobie, co? Tak, tak. Tylko nie tam, tylko tu. O, tyle. I ma pan cały czas jedną wędkę i z niej... Tak, tak, tak. No, ta wędka pochodzi z 78 roku. Jesteśmy po Mistrzostwach Polski w wędkarstwie rzutowym w kategorii mężczyzn i kobiet. Wczoraj one się odbyły tutaj w Bychawie. To były 68. Mistrzostwa Polski, więc widzimy, jaka długa tradycja. No, jestem zadowolony ze swojego startu, bo po raz 11 w życiu wygrałem Mistrzostwa Polski. Zdobyłem złoty medal w pięcioboju, który w naszym sporcie znaczy tyle, co wygranie na przykład spławikowych Mistrzostw Polski. Tak naprawdę moja przygoda zaczęła się od wędkarstwa takiego tradycyjnego. Od dziecka chodziłam na ryby z moim dziadziusiem. Jeździłam na różne zawody, byłam całkiem dobra w łowieniu i kiedyś zaproszono mnie na taki obóz, takie zgrupowanie, gdzie były też inne konkurencje wędkarskie, między innymi właśnie casting, wędkarstwo rzutowe. Spróbowałam, zaczęło mi wychodzić, bardzo mi się to spodobało. No i później już się tak wkręciłam, że zaczęłam jeździć także na zawody właśnie w wędkarstwie rzutowym. I teraz zajmuję się już tak naprawdę głównie tym. Lubię ten sport, bo dzięki niemu można pielęgnować różne umiejętności, na przykład cierpliwość, dokładność. Myślę, że to są takie całkiem ważne cechy. No i też po prostu lubię klimat zawodów. Mam tutaj wielu znajomych, wiele przyjaźni zawiązałam dzięki temu, że biorę udział w zawodach. Ale kto się robi? To jest produkcja... Marchlewski? Bert Manszewski. Ten blank to jest niemiecki z Neue Ulm. Ale to jest M8, taki stary ten. Monachium, tak. To są patyki. No te przylotki są bardzo charakterystyczne. Tak, ale on mógłby służyć jako pstrągówka nawet. Tak, na mały błyszczyk to można było śmiało cały czas sobie machać. Tylko szkoda go psuć. No nie, tak, to szkoda. Ja mam trzech wnuków, którym każdemu zrobiłem wędkę, ale też próbują na razie to w formie zabawy. No jasne. Ale nikomu nie daję, bo to jest egzemplarz historyczny. No widzę po powrotku, ja zobaczyłem kowrotek i się wie tam. Ręka na końcu. Czy ma być przyspieszenie, nie ma tego, nie ma tego, nie ma strzału. Ta wreszcie mucha, a nie pada jak na likienie.
przyjemnie patrzeć, jak młody człowiek potrafi linką muchową tak operować. Przechodzimy tu do drugiej. Opuścić rzutnię, za moment sędziowie podejdą i rozpoczynamy. Dobrze. Pierwszą konkurencję. Pierwsza konkurencja, jaką rozgrywam, jest to skisz muchowy. Jest to wykonanie 20 rzutów do basenów. Pierwsza seria jest to do różnych tarcz, różnych odległościach. Druga seria podobnie idzie i trzecia są tak zwane muchy mokre, czyli od pierwszej do piątej tarczy też dwie serie. Tu można uzyskać maksymalną ilość punktów 100. To trzeba trochę potrenować w domu i to tak na spokojnie. Raz w tygodniu, dwie godziny pójść, albo dwa razy w tygodniu po godzinie i zasady muszą być te same. Targosz Wodek mówił, że te blokowanie z przodu jest najważniejsze i te wyprostowanie linki, i to musi być, bo wtedy mucha ciebie słucha. Wcale nie musisz tyle trenować, co przy skiszu i przy Arenbergu, bo pójdziesz, zrobisz sobie dwie, trzy kurcze lekcje. Słuchaj, dwie, trzy lekcje sobie zrobisz i wszystko jest jasne. Robię tą imprezę po raz trzeci w okręgu lubelskim. No, dzisiaj są takie specyficzne warunki, że mało zawodników przyjechało ze względu na pandemię. Nie przyjechała reprezentacja Niemiec, reprezentacja Czech. Z Polski też dzisiaj dojadą juniorzy, którzy startowali w olimpiadzie. Bardzo się cieszę, że grupa młodzieży dojechała do nas, którzy bardzo świetnie rywalizowali. Jednak sport i zabawa dzieci i młodzieży są bardzo istotne w wychowaniu nowego pokolenia. Myślę, że te zawody będą owocowały dalszymi sukcesami naszych młodych wędkarzy, a więc i my jako dorośli będziemy zadowoleni. Praca nad młodym pokoleniem to jest podstawową rzeczą dorosłych Polaków, a więc bawmy się, uczmy ich i walczmy dalej. Ja tutaj będąc z tych chciałem bardzo podziękować władzom samorządowym, które bardzo się przyczyniły do tej wspaniałej imprezy. Rzucaliśmy też Michelami 300, te większe. Te 300, te większe 300, tak. Ja do dzisiaj mam kilka sztuk. Nie, ja miałem to 300. Trzy, ale to już tak egzemplarz taki po prostu bardziej muzealny. Leży sobie na pamiątkę, nie? Żeśmy robili to. Dlaczego tak mało żyłki jest nawinięte? Nie lepiej jakby była pod, nie. Właśnie to nie. To będą uciekały rzuty. Musi być po prostu tu zachowane te 2 mm. Tak, 2,5 mm, żeby po prostu po prostu ta krawędź tworzyła opór. Rozumiem. I wtedy pan to już ma to. No tak. Wyczucie. Że tak powiem, wyczucie. Przebadane. O, tak powiem. Pan go wrotek, rzadko się takie skutuje. No, całkowicie nowy. Facet mi odpisał, że leżał 35 lat w pudełku, bo w ogóle mówi, może ze dwa razy go na rybach miał, ale tak mu coś nie pasowało. Ja bym tego nie wziął na ryby. Myślę, że wędkarstwo rzutowe to jest naprawdę ekscytujący sport. Jest wiele różnych konkurencji. Do każdej konkurencji są potrzebne inne umiejętności, inny sprzęt wędkarski, inna technika, także jest to sport wymagający, ale także ciekawy. Moja zabawa z rzucaniem zaczęła się od olimpiady okręgowej. No co, koło mnie zapisało na tę olimpiadę i że było wymagane rzucanie. No to się spodobało, zaczęłam trenować. No i później zapisywali mnie na olimpiady ogólnopolskie, żebym się przyzwyczajała. No i później z czasem zaczęłam na puchary jeździć. No i tak się zaczęło. Mistrzynią Polski w trójboju spinningowym została Kamila Stankiewicz w Białymstoku. 286,380. Gratulacje.